Święty od Krzyża, droga na górę Karmel. Rozdział 16 zaczyna objaśniać noc ciemną woli, podaje różne rodzaje uczuć woli. 1. Niewiele pomogłoby oczyszczenie rozumu, aby go utwierdzić w cnocie wiary i oczyszczenie pamięci aby ją utwierdzić w nadziei, gdybyśmy nie oczyścili również i woli. Wola bowiem odnosi się do trzeciej cnoty, jaką jest miłość, i przez nią to czyny spełnione w wierze stają się żywe i zasługujące. Bez miłości wszystko jest niczym, bo jak mówi święty Jakub, wiara bez uczynków miłości jest martwa. Mówiąc o nocy woli i o czynnym ogołoceniu tej władzy, by ją wprowadzić i wdrożyć w cnotę miłości Bożej, nie znajduję odpowiedniejszych słów niż te, które powiedział Mojżesz w Księdze Powtórzonego Prawa w rozdziale szóstym. Jest tam napisane Będziesz miłował Pana, Boga Twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. W tych słowach zawiera się wszystko co człowiek duchowy powinien czynić i wszystko też czego tu chcę nauczyć a żeby rzeczywiście można było dojść do boga w zjednoczeniu woli przez miłość przez miłość bowiem powinien człowiek władzę pożądania czyny i odczucia swej duszy wypełniać bogiem by do tego dążyły wszystkie zdolności i wysiłki jego duszy jak to wyraża Dawid, mówiąc: Moc moją dla ciebie zachowam. 2. Siła duszy polega na jej władzach, namiętnościach i pożądaniach. Wszystkim tym zaś rządzi wola. Gdy więc wola podnosi do Boga te władze, namiętności i pożądania, a odrywa je od wszystkiego, co nie jest Bogiem, Wówczas zachowuje dla Boga siły duszy. Dochodzi ona wtedy do miłowania Boga z całej swojej siły. Dla pouczenia duszy, jak to powinna czynić, będziemy mówili o oczyszczeniu woli ze wszystkich nieuporządkowanych uczuć. Z nich bowiem rodzą się pożądania, przywiązania i nieuporządkowane uczynki, na skutek czego dusza nie zachowuje całej swojej siły dla Boga. Uczucia te albo namiętności są cztery: radość, nadzieja, ból i obawa. Trzeba je rozumnie uporządkować i zwrócić ku Bogu. Dusza nie powinna się radować z niczego, jak tylko z czci i chwały Boga. Nie powinna w niczym innym pokładać nadziei, ani cierpieć z innego powodu, ani wreszcie obawiać się o kogoś. Jak tylko samego Boga, bo tylko wówczas zwróci wszystkie swoje siły i zdolności ku Bogu oraz zachowa je dla Niego. Im zaś więcej radować się będzie czymś innym, tym mniejsza będzie jej radość w Bogu. Im bardziej spodziewać się będzie czego innego, tym mniejsza będzie jej nadzieja w Bogu. To samo można powiedzieć o pozostałych namiętnościach. 3 aby jaśniej wyłożyć tę naukę, omówimy osobno, według naszego zwyczaju, każdą z tych czterech namiętności i każde z pożądań woli. Droga prowadząca do zjednoczenia z Bogiem polega bowiem na tym, żeby oczyścić wolę z jej uczuć i pożądań. Tym właśnie sposobem nieudolna wola ludzka zbliży się do woli Bożej i stanie się z nią jednym. 4 te cztery namiętności są tym mocniejsze, im więcej królują w duszy, im wola słabsza jest w Bogu i więcej zależna od stworzeń. Wtedy cieszy się z tego, co na radość nie zasługuje, a ma nadzieję na to, co jest dla niej bez żadnego pożytku. Cierpi z powodu tego, z czego raczej powinna się cieszyć, wreszcie lęka się tego, przed czym nie powinna mieć obawy. 5. Te uczucia duszy, jeśli są nieopanowane, bywają źródłem wszelkich ułomności i niedoskonałości, przeciwnie zaś, kiedy są w duszy uporządkowane, stają się źródłem wszelkich cnót. Są one tak zależne od siebie, że gdy jedną z nich się porządkuje, tym samym normują się pozostałe. W jakim bowiem kierunku idzie jedna z tych czterech namiętności, w tym również potencjalnie dążą i pozostałe. Jeśli jedna skupia się aktualnie, czynią to potencjalnie i inne. I tak, gdy wola cieszy się z jakiejś rzeczy, odczuwa również nadzieję, a potencjalnie dołącza się wówczas obawa i ból odnośnie do danego przedmiotu. W miarę zaś, jak zmniejsza się upodobanie woli, Wyzbywa się ona bólu i obawy, i zmniejsza się jej nadzieja. Wola z jej czterema namiętnościami wyobrażona jest przez tę postać, którą widział Ezechiel. Były to cztery twarze i czworo skrzydeł, połączonych razem. Każde chodziło przed swoim obliczem, a kiedy chodziły, nie zwracały się wstecz. Tak samo złączone są pióra innych. Jeśli któreś z nich podniesie twarz swoją, to znaczy zacznie coś czynić, wirtualnie muszą iść za nim i inne. Gdy zaś jedno z nich, jak napisano, opuści skrzydła, opuszczą je wszystkie. Skoro zaś jedno podniesie je, podniosą je wszystkie. Oznacza to, że gdzie pójdzie Twoja nadzieja, tam pójdzie również Twoja radość, Twoja obawa i Twój ból. Gdy zaś nadzieja zawróci, wrócą się również i pozostałe namiętności. 6. Musisz więc pamiętać człowieku duchowy, że w jakimkolwiek kierunku pójdzie któraś z tych namiętności, w takim kierunku pójdzie również cała dusza, jej wola i inne władze. Będą wtedy wszystkie niewolnicami tej namiętności, a nadto wzrosną w niej pozostałe trzy. By dręczyć duszę. Skrępują ją wtedy swymi więzami, by się nie wzniosła do wolności, odpocznienia, słodkiej kontemplacji i zjednoczenia. To też miał słuszność Boecjusz, gdy mówił: Jeśli chcesz jasno poznać prawdę, musisz odrzucić radość, nadzieję, obawę i ból. Jak długo bowiem te namiętności panoszą się w duszy, nie dają jej uciszenia ani pokoju. Bez tego zaś dusza nie jest zdolna do przyjęcia mądrości, którą może otrzymać sposobem naturalnym oraz nadprzyrodzonym. Rozdział 17. Zaczyna mówić o pierwszym uczuciu woli. Wyjaśnia, co to jest radość, i podaje rozróżnienie rzeczy, którymi wola się może radować. 1. Pierwszą z namiętności duszy i z uczuć woli jest radość. Odnośnie do naszego zagadnienia, radość jest to pewne zadowolenie woli połączone z pewną oceną rzeczy, którą uważa się za odpowiednią. Wola bowiem raduje się tylko wtedy, gdy posiada coś, co dla niej ma wartość i sprawia jej zadowolenie. Odnosi się to do radości czynnej która jest wówczas, gdy dusza jasno i wyraźnie rozumie przedmiot swej radości i może się z niego radować lub nie. Oprócz tej czynnej radości istnieje jeszcze inna radość bierna. Może ją wola odczuwać i radować się nią, ale bez jasnego i wyraźnego poznania jej przedmiotu. Czasami tylko ma to poznanie i w stosunku do takiej radości, nie leży w jej możliwości radować się lub nie. Będziemy o tym jeszcze mówili później. Teraz zastanowimy się nad radością czynną i dobrowolną. Pochodzącą z rzeczy wyraźnych i zrozumiałych. 2. Radość może pochodzić z sześciu rodzajów rzeczy lub dóbr. To jest z doczesnych, naturalnych, zmysłowych, moralnych, nadprzyrodzonych i duchowych. Przejdziemy po kolei, pouczając wolę, by się nimi nie zaprzątała, lecz całą siłę swej radości złożyła w Bogu. Na początku należy położyć fundament, który będzie dla nas punktem oparcia. Musimy o nim pamiętać i wspierać się na nim, jak na łasce, gdyż jest to światło mające nam wskazywać drogę do zrozumienia tej nauki. I radość naszą wśród tych wszystkich dóbr kierować ku Bogu. Fundamentem jest prawda, że wola powinna się radować tylko tym, co jest ku czci i chwale Bożej. Najwyższą zaś cześć możemy oddać Bogu, służąc mu w doskonałości ewangelicznej. Wszystko zaś, co jest poza tym, nie ma żadnej wartości i nie przyniesie człowiekowi żadnej korzyści. Rozdział osiemnasty mówi o radości z dóbr doczesnych poucza, jak mamy odnosić do Boga radość z tych dóbr. 1. Pierwszym rodzajem wspomnianych dóbr są dobra doczesne. Przez dobra doczesne rozumiemy tu bogactwo, stanowiska, urzędy i tym podobne przedmioty ubiegania się oraz dzieci, rodzinę, małżeństwo itd. Wszystko to są rzeczy, którymi wola może się radować. Jest jednak jasne, jak próżna bywa ta radość ludzka, pochodząca z majątności, tytułów, zaszczytów i urzędów, czy też z innych podobnych rzeczy, o jakie ludzie zwykli się ubiegać. Gdyby człowiek bogaty, tym większym był sługą Bożym, im więcej posiada, radość z bogactw byłaby uzasadniona. W rzeczywistości jednak... Bogactwa bywają dla Niego przyczyną obrazy boskiej. Naucza tego mędrzec, mówiąc. Synu, jeśli będziesz bogaty, nie będziesz wolny od grzechu. Wprawdzie bogactwa doczesne nie sprawiają grzechu same przez się i z konieczności. Zazwyczaj jednak słabość ludzkiej skłonności przywiązuje do nich serce człowieka i oddala od Boga. Jest to grzechem. Bo oddalenie się od Boga jest grzechem. Dlatego mówi mędrzec, że nie będziesz wolny od grzechu. Dlatego też zapewne i Chrystus nazwał w Ewangelii bogactwa „cierniami”, aby wskazać, że ten, co do nich przylgnie wolą, zostanie zraniony grzechem. Zaś na innym miejscu Ewangelii, przez okrzyk, jak trudno bogatym wejść do królestwa Bożego, Tłumaczy również, że człowiek nie powinien radować się z bogactw. Nie powinien w nich pokładać radości, gdyż one grożą wielkim niebezpieczeństwem. Zachęcając duszę do oderwania się od bogactw, mówi Dawid, do bogactw, choćby rosły, serc nie przywiązujcie. 2. Nie będę już więcej przytaczał dowodów, bo jest to rzecz zupełnie jasna. Na potwierdzenie tej prawdy jest tyle świadectw z Pisma Świętego, że można by je przytaczać bez końca. Tak samo bez końca można by mówić o nieszczęsnych skutkach wynikających z bogactw. Wyraża to w księdze Eklezjastesa Salomon. Człowiek, który posiadał wielkie bogactwa, a wiedząc, czym one są, powiedział Wszystko, co dzieje się pod słońcem, wszystko to marność, nad marnościami, utrapienie ducha i próżna troska duszy. Kto miłuje bogactwa, nie będzie miał z nich pożytku. Bogactwa zachowane są na szkodę właściciela. Potwierdza to Ewangelia, gdy opowiada, że do człowieka, który się radował, iż zebrał wiele zbiorów na długie lata, powiedziano z nieba: Głupcze. Jeszcze tej nocy zażądają Twojej duszy od ciebie. Komu więc przypadnie to, coś przygotował? Na to samo wskazuje Dawid, mówiąc, byśmy nie czuli zazdrości, jeżeli wzbogaci się nasz bliźni. Bogactwa bowiem na nic mu się nie przydadzą w życiu przyszłym. Tłumaczy przez to, że raczej powinniśmy czuć dla takiego człowieka litość. 3. Z tego wszystkiego widać, że człowiek nie powinien się radować ani z tego, że sam posiada bogactwa, ani że je posiada jego brat, lecz jedynie wtedy, gdy widzi, iż przez nie ludzie służą Bogu. Jedynym bowiem powodem radowania się bogactwami jest to, że można ich użyć na służbę Bożą, innej korzyści nie przynoszą. To samo dotyczy wszystkich innych doczesnych dóbr tytułów, godności, urzędów i tym podobnych. Próżna jest radość z tego wszystkiego, jeżeli człowiek nie służy przez nie lepiej Bogu, nie dąży pewniejszą drogą do żywota wiecznego. Ponieważ zaś trudno mieć całkowitą pewność, co do tego, czy się rzeczywiście służy Bogu, bezrozumną byłaby radość takiego, który zdecydowanie radowałby się bogactwami. Mówi pan. Że człowiek choćby cały świat zyskał, może utracić swoją duszę. Jedynym powodem radości jest ten, że się dobrze służy Bogu. 4. Nie należy również radować się z dzieci, z tego, że ich jest wiele, że są bogate, obdarzone przymiotami i wdziękami naturalnymi, że dobrze im się powodzi. Jedynie tym można się radować, że służą Bogu. Absalomowi na przykład synowi Dawida nie pomogły ani piękność, ani bogactwa, ani ród, gdyż nie służył Bogu. Radość więc z powodu tych rzeczy byłaby próżną. Pragnienie potomstwa jest również próżnością, a są tacy, co całkiem pogrążyli się w tym pragnieniu i z tego powodu niepokoją wszystko wokoło, a nie wiedzą przecież, czy dzieci ich będą dobre. I czy będą służyły Bogu? Nie mogą bowiem wiedzieć, czy zadowolenie, jakiego się od nich spodziewają, nie będzie bólem, odpocznienie i pociecha uznojeniem i przygnębieniem, chluba wreszcie niesławą i obrazą Boga, jak to się wielu zdarza. O takich Chrystus mówi, że obchodzą morza i lądy, aby przymnożyć sobie dzieci i uczynić je synami zatracenia dwa razy większymi niż są sami. 5. Chociaż więc wszystko człowiekowi idzie po jego myśli i uśmiecha się do niego, niech raczej odrywa się od tego, niż się raduje. W takim położeniu wzrasta bowiem okazja i niebezpieczeństwo zapomnienia o Bogu i obrażania go. Dlatego mówi Salomon w księdze Eklezjastesa, że uważał to wszystko za próżność. Śmiech uznawałem za błąd, a do radości powiedziałem, dlaczego mnie na próżno zwodzisz. Znaczy to, jeśli mi się uśmiechają rzeczy, uważam za błąd i oszukaństwo. Radować się z nich i bez wątpienia jest to wielki błąd i głupota człowieka, radować się z tego, co okazuje się pomyślne i wesołe, nie wiedząc na pewno, czy z tego wyniknie jakieś dobrowieczne. Serce głupiego, mówił mędrzec, jest tam, gdzie wesele, zaś serce mądrego, tam, gdzie jest smutek. Wesołość bowiem zaślepia serce i utrudnia należyte ocenianie rzeczy. Smutek zaś pozwala otworzyć oczy i dojrzeć wynikające z nich szkody lub pożytki. Stąd też, mówi mędrzec: Lepszy jest gniew niż śmiech radzi również, że lepiej jest iść do domu Żałoby, niż do domu Wesela, bo w tamtym ukazuje się koniec wszystkich ludzi. 6. Radowanie się żoną lub mężem, bez jasnego poznania, czy w małżeństwie swoim lepiej służą Bogu, jest również próżnością. Małżonkowie bowiem powinni być raczej zakłopotani tym, że według Słów Świętego Pawła, Oddając z powodu małżeństwa serce jedno drugiemu, nie mogą ich całkowicie oddać Bogu. Mówi ten apostoł: Jesteś wolny? Nie szukaj żony. Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci to znaczy, by zachowali wolność serca. Tego wszystkiego, o czym tu mówiliśmy, co do dóbr doczesnych, naucza nas święty Paweł. Dając nam ogólne wskazania. Mówię wam, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci, a ci, którzy płaczą, tak jakby nie płakali, ci zaś, którzy się radują, tak jakby się nie radowali, ci zaś, którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali, ci, którzy używają tego świata tak jakby z niego nie korzystali. Mówi to wszystko, by wskazać, że całą radość powinniśmy tylko w tym pokładać, co dotyczy Boga, a nie w czymkolwiek innym. Wszystko inne jest bowiem próżne i niepożyteczne. Radość, która nie jest według Boga, nie przynosi duszy żadnego pożytku.